Witajcie, jestem tak spokojnie, cięksa i zagrałem w Agar's Generations of War, czyli generac pokolenia wojny. Kontynuujmy zabawę z poprzedniego odcinka. Są to trochę głośno. Lecimy do opcji jeszcze raz i... ciszmy trochę tą muzykę. Bardzo dobrze mi się daje. No, po pokonaniu Musaki, tak? Uciekamy z tą dziewczyną, dziewczynką, elfią dziewczynką z walki. Tam stąd. Elis. Leonhardto. Tak. Musaka zauważył, że nasz główny bohater jest takim głupkiem dosyć i... no w sumie zdradził do jakiejś małej elfii dziewczynki, która w sumie nic mu nie przyniesie, ale... Way of Hero. Dobra, zostawmy tego Musakę samemu sobie. Szkoda, że go nie dobiliśmy. Że nie będzie problemem przyszłości ten Musaka. Czyli no, dobrze pamiętam. Nikt nie będzie problemem. Co takie zobaczyłeś, Leonhardt? No pokażcie mi. A. Kobot. Rycerz z koszmarów pojawił się naprawdę. Shingai dana. A widzę jakiegoś frajera, który... zdradził dla mrocznych sił. Czemu wpieprzyć? Proste... czyli... błahe takie... przysięgi, bo w sumie ma super silnego czarnego rycerza obok siebie i gówno pewnie mu zrobimy, ale to nikt nie zauważy. No, wykorzystamy głównego bohatera jako test czarnego rycerza. No cóż, mrocznego rycerza. Cóż, dorwę go w końcu, jestem tego pewny. No cóż, koszmary co koszmary. Nigero. Kimi o mamoru to jaksoku shita. Ore mo ato kara kanarazu oitsuku. Raczej nie... nic, nikogo nie będziesz... followował? Po walce z tym mamoracznym rycerzem? Puste słowo. Nie uciekniesz tak daleko z tymi krótkimi nogami. Dobra, walczmy. Złoty Leo, no. No, na pewno tak się stanie, patrząc na tą siłę tego rycerza z koszmarów pierwszego odcinka. Niestety. Boże, Main Hero dostanie jakieś supermoce. A zobaczcie za chwilę, ne? Mogę przyciągnąć to co najwyżej. Że nie podszedł do mnie, może Howling Blade użyje, nie? Też wątpię, użyje zaraz mi jakiegoś... ciosu. 15 tysięcy heala. To jest niemożliwe. Sonic Blast. Ciekawe, co to łączy. No i jednak przegraliśmy, jak myślałem, tak w sumie.
Tak, zapiszmy. Gramy dalej. To nie jest koniec gry, nie, nie. To nie są jakieś Dark Soulsy. To było zaplanowane fabularnie, że mam umierać. Niestety. Tak, jak miałeś Golden Lobu kiedyś należał do królewskiej tej. Król Reality, czy jakimś tam król. Należał do królów, coś na stylu. No tak, ale że przyjmuję tą pozę. To jest irytujące naprawdę, tej grze. Leonhard, co nas tak samo wygląda. Todome o saste jatte mo yoi ga. Uragiri mono no matsuro ga dou naru ka. Gun no kiritsu o hikishime naosu ni wa ii kikai da. Ciężkie życie zdrajcy. Uramu no nara. Leż i krwaw. Leonhard. Leż i krwaw. Taki los zdrajcy. Pan, nie możesz ochronić swojej przyjaciół, nawet moc przyjaźni ci nie pomoże. Mi przykro. A nie, no zaraz zobaczycie co. Tak, właśnie umierasz, tracisz wizję, no tak jak masz. Zawiodłeś. Masz rację. No ale widać, sexy bogini cię uratuje. Desire. Tak, stajmy się. Tak właśnie Dyszana nam ten pomoże, tak myślę. Tak, ona ma na imię Dyszana, zapomniałem powiedzieć. Będziemy towarzyszyć przez najbliższy długi okres gry. Wiem, nawet przez większość. Dyszana. Tak. Więc... Cóż, to by się nie zgodził, tak że umieram. Co mi cokolwiek mi dasz, ja już nic nie mam. No cóż, oddawanie swoich... jakby następnych pokoleń to troszeczkę za dużo, no ale cóż, co mam do wyboru. Jak nie spełni jej żądań, to nie będę miał co dodać nawet, więc co za różnica. Stałem się duchowymi naczyniami dla czegoś tam, nie mam pojęcia do czego w sumie. Zobaczycie dalej, wytłumaczę to mniej więcej przy końcu którejś z generacji. Cóż, lepsze to niż śmierć. Kto potrzebuje duszy? No się sam useless. Jaksokustanda. Ano koto. Ore ni chikarao. Semete. Mamori tai mono o mamoreru dake no chikarao. No, właśnie tak. Zgadzam się, bo nie mam nic lepszego do... Kono inochi. Ja. Do powinieneś powiedzieć przyszłość swoich dzieci. I dzieci, ich dzieci. I dzieci, ich dzieci. Sono kagayaki koso. No. Tak jakby oferta nie odrzucenia. No dawaj, tak, dostaniemy nową moc pewnie. Stajemy się silniejsi, tak. Mi się tak wydaje przynajmniej. Będzie, że będę mógł w końcu ekwipunek wyekwipować. Który mam w skrzynce? W plecaku?
za późno. Nie sądzę raczej. Wielkolud jakiś. Walczmy. Trzymaj się. A nie, jestem głupim bohaterem. Muszę się biegnąć się naprzód. To zabawnie wygląda. Tak, walczymy z... Jak się nazywał? Nie pamiętam. Mam taką dziwną nazwę. Nie ma znaczenia w sumie, mogę tu zatrzymać się, bo ładujmy sobie troszeczkę. Walczmy. Sonic Wave i Blast jest takim jakby połączeniem. Co ja mogę właściwie mu zrobić? Sonic Wave tylko, tak? To ja może standby, będę miał więcej na przyszłą turę. Blast. Co mnie zrobisz? Być. No nie za bardzo obrażeń, więc też mi spes. Marnujmy jeden punkt, używamy mu z Broken Hita. Czy szans na overkilla też nie mam, więc co mi zostało? Broken Hilt. Ciekawe co z tym zrobisz. Mogę jeszcze przywołać mu drugie w sumie Broken Hita. A, nie mogę, dobra. SP 10. Potrzebuję 18, więc może tak. Jeszcze Sonic Wave? Czym jak to zadziała? Dobra, mam już 15 SP, więc tak przydałoby się troszeczkę więcej. Więc standby. Lubię wykańczać ultimatem przeciwników. A zadał mi obrażenia jakiekolwiek. No oczywiście. O, koniec walki, cóż. Ha. Cóż, nie mówię, że nie widziałem o tym. Tak okazuje się, że to tempo otwory czy tam. Wszystko w porządku? No, jak widać tak, jak drzesz mordę do mnie. Ja mi zatrzymał się, nie walczył potwora. Okazuje się, że on jest po naszej stronie. Borgnine. No właśnie, nazywał się Borgnine. Jest po naszej stronie, będzie przez najbliższe. No, w sumie bardzo długo. Będzie. Tak, kim jest Borgnine? Zaraz nam wytłumaczy Elis? No i widzisz, nawet się soundtrack uspokoił. Nie wiem. Bum. Był niezauważalny taki wielki. No. Ten wielkoł cię uratował i to wszystko, co potrzeba. No. Sona jest jego mistrzem, a on jest jej jakby sługusem, więc to... Jak widać, ma w dupie wszystkich innych, no. Bardzo dobrze z jego strony. Tak, mógłbym na tego właśnie znowu. No, tak, ja już powiedziałem jej imię wcześniej. Tak, ona nazywa się Elis. Lololikon. Leonhard jest lololikon. Nie, nie jest. とりあえず奥に進むしかないでしょう。この先に町か村でもあればいいの。うん。だったら私が案内してあげる。この辺りはお買い物の時によく通るから。のずな droga。のず zaprowadzi. Bardzo dobrze z tego powodu. それじゃエリス、案内をお願いしてもいいかい? No i będę sprowadzić. No cóż, no, jakieś przydatne. No się cieszę, bo ma przyjaciół. Tak będziemy dalej. O. Mogę zarządzać już postaciami. Bardzo fajna sprawa.
subkontynenty, to jest przecież od subkontynentów, to jest przecież od party, no to fajnie. Ekwipunek. Nie mogę zmienić jej ekwipunku? A mogę. No to jeszcze tak się nie rzucajmy na skos na księżyc i zamieniajmy super broni. Te dwie broni są super. Jak widać. Mogę w sumie dorzucić spele jakieś. Tylko tym to się wszystkim robi. O, właśnie. Mogę używać raczej Rasha, więc w sumie... Ma Adaka albo... Adaka jest jeszcze w miarę, ma tylko dwukrotne zwiększenie statystyk. Może tylko z... Będzie... I w sumie Elite niech założy ten Magic Blade. Bo tylko też dwukrotne, więc... Ten... Macie się z tym stosować. W sumie Elite jest... Nie ten przycisk. A, ma slot na ciekawe zdolności. Mogę właśnie wskrzeszać, mam jakiś... Gospel, może będzie prior. Dobra, to w sumie... A, żeby było jeszcze ustawić tą... Battle Party Formation. Change party. Borgonine, ale trzeba ich ustawić w inne miejsca. Może gdzieś tak Elise. Przestawmy ją w szóstkę. A Borgonine na dwójkę. Póki co nie mamy za dużo przeciwnych. Dobra. Jeszcze tak w sumie wejdźmy w... Broken Cackles. Właśnie w... Chciałem wejść w... Borgonina? Nie, w Elise. Zobaczcie, w sumie co jej dałem. Tu dorzucić nie mam żadnej błyskawicy, nie ma? Nie, dobra. O, mam troszeczkę dodatkowych rzeczy. O, i ten drop rate, fajna sprawa. No coś w ogóle tu założyć? Nie, dobra, to dobrze wiedzieć. Mogę tutaj w sumie wrzucić. Do stora. AP? A jemu wrzućmy, nie wiem. Mam w sumie tu slot, nie? Zwiększenie krytyków, o. Dobra. I tak wygląda w sumie ta gra. Przechodzenie z miejsca na miejsce. Dobra, zmieniliśmy się na Frontier Road. Tam ciekawego spotkamy. No i jak widać kolejnych żołnierzy zapewne. Albo potwory, nie jestem tego pewny. Żołnierze, dobra. Nie. Nie chcę, żeby połączony był on z... Jest, tak. Nice. Tak, szybko pokonamy przeciwników, to będziemy mieli większe bonusy. To jest bardzo ciekawa sprawa. Zaczynają walczyć od razu. Ma. Zaatakowali naszego Borgonina. Nie, specjalnie. Obrywamy trochę. Dobra, połączymy się z... w ogóle... Impuls i Trick Hit, bo tworzy... Nie tworzy, dobra. Niech on stworzy sobie sam tego Broken Hita, a stworzy Rush i...
Broken hit. Zobaczymy, jak ci się przewalę. Tak, właśnie tworzy się Vanish Trick z Rushu i... Trick hita. Overkill. Nice. Dobra sprawa. Przydatna sprawa. Jesteśmy Grass. Cóż, standby. Chylimy jeszcze jego, zanim... Zobaczymy rundę. Nie masz AP żadnego. To... lipa. Znowu? Czemu? A, ruch, no dobra. Dobra, włączymy to znowu w ten sposób. Dobra. Są połączenie, jest nice. Można używać ich teraz znowu kombem. Nie interesują mnie teraz ekstra skille. Że troszeczkę dostała więcej AP nasza Elise. Chcemy użyć Blasta. Moją Elise. Gnoju ty. Rush. Miało zaboleć? Nie za bardzo zabolało. No i wciąż. Zadałeś mi obrażenia, koleś. Nie się to, że ci... Capture... 15 AP. Może tak zrezygnujmy na razie z ataku, go. W sumie niech się Elise sama... Użyjmy i temu, razem podkierujemy Elise. Żeby nie było problemu, a chcę spróbować złapać właśnie jednego z tych żołnierzy. Ciekawe, czy się da w ogóle. Standby. Dobra, niech na razie wszyscy standbyują. Dobrze. A ty masz 30 AP właśnie. Właśnie o to chodzi. Chcę właśnie, żeby spróbować się... użyć Capture tutaj na nim. Użyjmy bro... Stoją 260 punktów. Do tego jestem połączony w sumie. To jest Blast i Sonic Wave. Ja dobrze pamiętam. Spróbujmy użyć Capture. Sonic Blast. Tak, to jest połączenie. Zapisz się? Udało się? Nie bardzo, dobra, nie masz. Olewam to w sumie. Chyba jednak nie można napaść ludzi. Dobra, to byłoby na tyle. Dostanę. D za wolną walkę. B, o. Nie już tak źle w sumie patrząc. B to jest jeszcze taka zła. Dobra, tu zakończę odcinek, tylko sobie jeszcze wejdziemy do menu i zapiszmy grę. DR to jest właśnie zapisywanie. Wpiszmy pierwszy może. Bo to się... nie ma znaczenia. No więc w sumie nie byłem Jackson na razie, następnego odcinka. Z Angara z Generations of War, na razie. Cześć.